Zdajemy sobie sprawę, że narobiło się sporo zaległości na kanale i już trochę dawno się z tym pogodziliśmy, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, ale możecie nam w tym pomóc. Jeżeli uważacie, że warto o czymś jeszcze nagrać materiał, o czymś chcielibyście posłuchać, to dawajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem, a zobaczymy, co da się zrobić. Tak, w tej lub innej formie być może coś z waszych propozycji na kanale się pojawi i tutaj zaznaczam, nie piszcie o Wedze, bo i tak go nie będzie. Boom. Twórczością Davida Russella takie... Love and hate relationship. Różnie to bywa. Niektóre z jego projektów mi się podobają, inne zdecydowanie mniej. Ale kiedy usłyszeliśmy, jaka będzie obsada jego nowego filmu, no to byliśmy troszeczkę podjarani. Trudno się dziwić, bo faktycznie no, jest tutaj nazwisk co niemiara. Tak, taki kalejdoskop nazwisk. Ale już pierwsze jakieś tam opinie, na które natrafiliśmy... No, my nie czytamy recenzji przed obejrzeniem filmu, ale gdzieś tam, wiadomo, zawsze nagłówki się pojawiają, no to już tak nasz zapał trochę ostudziły. Ale przede wszystkim pojawiła się ciekawość. Co poszło nie tak, tak w takim projekcie? Tym bardziej, że to jest tak naprawdę powrót Davida Russella po kilku ładnych latach nieobecności. W latach 2010-2015 dostarczył nam 5 filmów, a potem mieliśmy 7 lat przerwy. I w dodatku Amsterdam jest jednym z najdroższych filmów w jego filmografii, bo kosztował 80 milionów dolarów, czyli dwukrotność tego, co kosztowało American Hustle. No, które też obsadę miało nie byle jaką. Zatem, skoro zadałeś takie pytanie, co poszło nie tak? To powiedz wszystkim, co poszło nie tak? Zasadniczo jest to bardzo dziwny projekt. Ten film trwa ponad 2 godziny i porusza tak wiele wątków, tematów, czy powiedzmy strun, że ostatecznie wychodzi z tego wszystko i nic. Tak, to jest, zdaje się, jego największy problem, poza tym, że ma potwornie ślamazarne tempo. Ale zacznijmy od tego, o czym on w ogóle opowiada. Mamy Stany, lata 30 ubiegłego wieku, dwóch weteranów, lekarz i adwokat, zostają zamieszani w pewną sprawę. I w związku z tym też w pewien sposób oskarżeni o morderstwo. Tak więc zaczyna się od pewnej tajemnicy, od próby oczyszczenia się z zarzutów. Ale żeby nie było tak kolorowo, chwilę później dostajemy retrospekcję opowiadającą o tym, jak ci panowie się poznali, skąd się znają i kogo jeszcze znają, kto będzie miał istotną rolę w całej tej historii. I to już była pierwsza rzecz, ta retrospekcja, która wytrącała nas z rytmu tej opowieści. Tak, bo startujemy od kryminału, potem przechodzimy w jakąś taką opowieść o przyjaźni, o tym właśnie skąd ona się wzięła. Będziemy wielokrotnie powtarzać nazwę Amsterdam, także tytuł właśnie tego filmu, ponieważ w Amsterdamie właśnie nasza trójka głównych bohaterów mieszkała przez jakiś czas i wydawało się to być taką idyllą, do tego miejsca chcieliby powrócić. Tak, i wiadomo, że jeżeli gdzieś się przeniosą z tego Amsterdamu, to już będzie ta odwrotna strona marzenia, tak, i wszystko pójdzie nie tak. Mają taki pakt, że oni będą zawsze trzymać się razem, zawsze będą stać za sobą, nieważne co się zdarzy. Powiało takim gimnazjum trochę, nie? Że jak się już rozejdziemy do tych innych szkół, to i tak wciąż się będziemy przyjaźnić, a potem wiemy, jak to wygląda w tej rzeczywistości. Ale to oczywiście nie wszystko, bo poza tym, że mamy ten wątek przyjaźni, mamy to wannabe kino noir, to mamy tutaj jeszcze wątki tajnej organizacji, oj tak, faszystowskiej czy też nazistowskiej. Do tego jeszcze dochodzą wątki wykluczenia rasowego, wątki polityczne. Mamy wręcz taki pełnoprawny manifest wygłoszony ustami jednego z bohaterów na sam koniec filmu i tutaj właśnie jest to pytanie. O czym ten film miał być? Bo do tego kotła zdaje się, że wrzucono absolutnie wszystko, tyle że żaden z tych motywów tak realnie, ostatecznie nie wybrzmiewa. I ma się takie poczucie, że gdyby zrezygnowano z chociażby jednego motywu, z jednego wątku, to być może wpłynęłoby to pozytywnie na tempo całej opowieści, która w wielu miejscach traktowana jest jako swego rodzaju komedia, jest podana w taki lekki sposób, ale przez to też, że mamy do czynienia z takim właśnie bardzo powolnym tempem i z taką mnogością dialogów, z taką powtarzalnością niektórych scen, ta komedia też nie wybrzmiewa. O, ja uważam, że w ogóle humor jest tutaj przestrzelony i to łohoho, bo nawet kiedy pojawiają się takie żarty, które mają jakiś sens albo i potencjał, działają w oderwaniu od tej historii, no to nadal one są częścią tej historii i wcale nie wpływają na jej rozwój w dobrą stronę, że tak powiem, raczej wytrącają nas znowu z tego, co wydaje się być istotne w danej scenie. Mamy tutaj absolutny chaos narracyjny. Ja nie wiem,
Z czego to wynika? Czy po prostu Oracelowi wypadły wszystkie narzędzia z ręki i starał się jakoś tak poskładać te motywy, które tutaj zaproponował? Na początku wydaje się, że raz, że ta sprawa kryminalna będzie istotna, ale dwa, że najważniejszy będzie wątek tego, co dzieje się z weteranami po wojnie i jak są traktowani przez państwo, któremu służyli. I finał też to podkreśla, że ten wątek był istotny, ale jego się w międzyczasie porzuca kilkukrotnie. I raz wracamy do tej przyjaźni, raz wracamy do tego śledztwa i tej próby oczyszczenia z zarzutów. I w ogóle te powroty do retrospekcji z Amsterdamu. Nie ma to jak zrobić film pod tytułem Amsterdam, w którym największym problemem jest tytułowy Amsterdam. To jest pretekst po prostu. To jest pretekst i tak mocno się podkreśla to, jak ważną częścią całej tej opowieści jest przyjaźń między tymi bohaterami, tyle że jej się tu, kurde, trochę nie czuje. Myślę, że problem polega na tym, że mamy trójkę bohaterów, wokół których oscylują wszystkie te rzeczy poboczne. Czyli bardzo odjechany, odklejony Christian Bale, młody Washington oraz właśnie Margot Robbie. Tak. I tak jak o postaci Bale'a wiemy dość sporo, bo mamy też całe to jego zaplecze rodzinne, zaplecze zawodowe, to ile on może stracić, ile może ugrać na danych ruchach. Dość sporo dowiadujemy się o Valerie, jej prawdziwym nazwisku, jej rodzinie itd., itd. Tak, o postaci Washingtona nie wiemy absolutnie nic, poza tym, że jest weteranem i że jest, i jest adwokatem. I że jest czarny, bo to też jest ważne w tej opowieści. Poza tym on nie ma tutaj żadnej cechy charakteru, nie ma żadnej historii za nim idącej. Jest po prostu przezroczysty. I kiedy tworzymy film o trio, które faktycznie ma gdzieś tam wnosić coś do tej opowieści, no to on jest tak naprawdę takim zbędnym ogniwem. I tak samo sobie pomyślałem w pewnym momencie, że dlaczego my tutaj tak w zasadzie mamy taką mocarną obsadę? Dlaczego te nazwiska? I tak naprawdę wychodzi, że w sumie tylko po to, żeby przyciągnąć do kin, bo mamy tam niby jakąś Taylor Swift, która się pojawia na dwie czy trzy sceny w całym filmie. Mamy tego Chrisa Rocka, który jedyne co rzuca to tak trochę, powiedziałbym, w stand-upowych bitach wręcz, komentując po raz kolejny problem rasowy. Tak. Mamy Roberta De Niro, który dopiero gdzieś w trzecim akcie się pojawia i staje się istotną postacią, ale w momencie, kiedy on się pojawia, to tak naprawdę bierze cały ekran dla siebie, a wszystkie te rzeczy związane z tajemnicą i z morderstwem już w ogóle odchodzą na dalszy plan. Tak, niby staje się istotną postacią, a jednocześnie jest postacią wyłącznie narzędziową. Mhm. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tam gdzieś głęboko jest zakopany niezły film. Bardzo głęboko. Bardzo głęboko, ale jest tam coś intrygującego. Gdy wskakujemy do tej historii, to ona nas gdzieś tam zaczyna nęcić takimi dziwnostkami, bo po pierwsze ten bohater grany przez Christiana Bale'a jest właśnie taki trochę odklejony, jest taki dziwaczny. Ma no też sztuczne... jest na lekach cały czas. Cały czas jest na lekach, ma sztuczne oko, jakieś blizny i tak dalej. Też zachowuje się w taki bardzo groteskowy i humorystyczny sposób i on tutaj i widać, okay. że Bale tutaj bardzo mocno się stara. Tak, plus fiskomika Bale'a po prostu tutaj działa cuda niemalże w niektórych scenach, ale to wszystko po prostu się rozpada jak domek z kart, kiedy próbujesz jednocześnie jakkolwiek podążać za tym, co fabularnie się wydarza w tym filmie. Czy to scenografia, czy to jak dobrze twarzami po prostu grają aktorzy, czy same te zabawy operatorką, to wszystko jest przykryte tym chaosem narracyjnym. Mhm. I kiedy już myślisz, że tutaj wydarzy się coś, bo wszystko do tego gdzieś tam prowadziło, zaczynają się te nitki składać i tak dalej, już wiesz, że nadchodzi na przykład finał, to oni i tak jeszcze zanim dojdzie do tego finału postanawiają rozciągnąć cały segment, bo jeszcze musimy porozmawiać w tej konfiguracji, i powtórzyć to, co my już dobrze dawno wiemy. Tak, i tutaj jest kolejny problem, że żeby te wszystkie wątki się jakoś połączyły, to na koniec dostajemy w zasadzie festiwal przypadku, bo wszystko się musi tak rozwiązać pyk, 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 pyk. I kiedy w tym ostatnim akcie następuje jedna ciekawa scena, to okazuje się, że ona nie istnieje. Tak, bo to była scena wyobrażona. To nie jest żaden spoiler, to jest po prostu taka humorystyczna wstawka. I takich rzeczy jest tutaj znacznie więcej. Ma się po prostu poczucie, że Oracel nie miał nad sobą nikogo, kto by gdzieś tam potrafił to w jakikolwiek sposób ukierunkować, skontrolować. Powiedzieć, że ej, a może warto zrezygnować z tego, warto zrezygnować z tego. Nie, tu jest wszystko wrzucone do tego kotła. Taka zupa nic. To zupa ze śmieci, no. I co z tego, że mamy tak barwną obsadę? Mamy tutaj na przykład Anię Taylor-Joy, której rola ogranicza się wyłącznie do tego, że ona jest zafascynowana
fascynowana postacią graną przez De Niro. I ja w sumie nie, to tyle. To jest w ogóle jakiś straszny miskast moim zdaniem, bo Anya Taylor-Joy według mnie dużo lepiej by się sprawdziła w roli Valerie. Tak, 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 jako pielęgniarka z odjechanymi taka konceptami. Psycho. Tak, pod kątem sztuki. Jak najbardziej. No i ty... A tak tutaj wielkie, zdziwione czy przerażone oczy nie mają tutaj za bardzo co grać. To jest taki film, na który absolutnie szkoda czasu w kinie. Kiedy będzie na VOD, być może z ciekawości i myślę, że ogólnie po tam powiedzmy pół roku, jedyne co zostanie u nas w głowach po tym seansie, to jest taka bardzo mocno gifowalna scena z Taylor Swift, zresztą ostatnia jej w tym filmie, która będzie się na pewno przewijać przez social media. I to jest dosłownie to, co robi O'Russell tym filmem ze swoją karierą. Która, no, umówmy się, jednak była dosyć barwna, jeżeli chodzi o nominacje do różnych nagród, tak, i tak dalej, tak. O ludzi, którzy chcieli z nim pracować. No i tak. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, nie mam pojęcia, jakie są jego dalsze plany, ale... No ale właśnie, zniknął na tyle lat, wraca z filmem jednym z najdroższych w swojej karierze i proponuje nam coś takiego. Po pierwsze, nie jest to film przystępny, on na pewno nie zdobędzie jakiejś szerokiej publiki, już tam chyba zaliczył jakiegoś flopa w box office i w ogóle recenzje są fatalne. I teraz już wiemy, z czego to wynika. Nie było tutaj ani artystycznego kierunku, ani jakiegoś szlifu scenariuszowego, jedyne co to wyciągają, to aktorzy w kilku momentach. Ale tak poza tym, no to jest po prostu jedna wielka mieszanka, na pewno nie wybuchła. Bo to jest po prostu niewypał. Zatem, no nie wiem, jeżeli jesteście wielkimi fanami Bale'a i oglądacie każdy film z jego udziałem, no to prawdopodobnie warto obejrzeć też ten pod tym kątem wyłącznie. Jasne, na pewno znajdą się ludzie, którzy polubią ten film, będzie im się podobało. Za jego odklejenie, nie? I jest tutaj dużo jakiejś takiej groteski, absurdu i gdzieś tam można to docenić. Ale moim zdaniem w oderwaniu od historii. To się po prostu nie klei. No więc słuchajcie, jeżeli podobnie do nas chcieliście się też dowiedzieć, dlaczego to nie wyszło, dlaczego te fantastyczne nazwiska nie dowiozły nam ciekawego produktu do kin, no to teraz już wiecie, taka jest przynajmniej nasza opinia. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w następnych.